Rzeźba! Witajcie z domu Łazików. Pewnie zaskoczeni jesteście, dlaczego dzisiaj w takiej scenerii. Otóż dlatego, że będziemy robić unboxing. Zakupiliśmy parę rzeczy, które będą nam służyć na wycieczkach i chcielibyśmy wam pokazać, co to jest, więc zabieramy się za otwieranie dwóch paczuszek, które dzisiaj do nas przyszły. Pewnie ciekawi jesteście, co to jest. Moja małżonka teraz będzie operatorem kamery. W takim razie zabieramy się za otwieranie pierwszej paczuszki. Moja już. Co też będzie prowadzić do pewnych zmian na naszym kanale. No i przygotowujemy się też do dłuższych wypraw. Dlatego kupiliśmy to, co tutaj zaraz wyciągnę z tej paczuszki. I pierwsza paczuszka. Zestaw garnków turystycznych z powłoką nieprzewieralną. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak w opakowaniu? W opakowaniu, wyjmujemy z opakowania. Fajny pokrowiec. Na karabinczyk można zawiesić do plecaka. A w środku mamy patelenkę do gotowania. Pokryweczkę do rondelka, która pasuje, tego większego. Rondelek, mniejszy rondelek, a w rondelku gąbeczka, chochelka, trzy miseczki i drewniana łyżka do mieszania. Tak wygląda pierwsza paczuszka. Zostawimy to tak, trochę bałaganu nam się zrobiło, ale to zaraz uporządkujemy. Ale fajne, takie duże, nie? Fajne, bardzo fajny, fajny zestawik. I na pewno będziemy z niego korzystać, bo na szlaku, jak będziemy głodni, żeby sobie coś przygotować na ciepło. I jak najbardziej rondelek duży do zupki, mniejszy to można ugotować, 3 paczki, nawet 4 paczki ryżu. No i oczywiście zrobić sobie na przykład jajecznicę na szlaku. No fajne. Tak, fajne jest to, że leciutkie są. Leciutkie są. To jest waga całego opakowania, to jest 780 gramów, więc naprawdę nie jest to ciężkie. Dodatkowo jest z metalu z powłoką nieprzewieralną. Więc zobaczymy, będziemy próbować na następnej wycieczce już może. Bo jedną wycieczkę mamy w zapasie jeszcze zanim przyszło do nas to. Tak więc odkładamy na razie to, co mamy. Tutaj. Tak jest. I zabieramy się za rozpakowywanie kolejnej paczuszki. A tu, jak pewnie się domyślacie, co będzie? No na czymś trzeba gotować. Tak więc otwieramy, sprawdźmy, czy to jest to, co zamawialiśmy. Musi być dobrze zabezpieczone, bo tutaj topornie idzie, bo bardzo dobrze oklejona jest z każdej strony. No i dopieramy się. No oczywiście, na pierwszy ogień idą kadridże z gazem. Dwie butle. No i to, na co się szykowaliśmy od dawna. Otwieramy. Fajny pokrowiec. Wyciągamy to. Fajny pokrowiec, który również można sobie powiesić na pasku. A w środku mamy... Nie pokażę. I pokażę, sam najpierw zobaczę. Mamy coś takiego. Na nóżkach. Przenośna turystyczna kuchenka gazowa. Którą można sobie rozłożyć. Tu podłączamy kartridż. Można odpalać za pomocą pstryczka, którego gdzieś tutaj mamy. Tutaj. No i rondelek. Pasuje idealnie. Tak więc nasze następne wycieczki będą wzbogacone prawdopodobnie już o gotowanie. Więc przykro nam powiedzieć to na głos, ale restauratorzy na nas już raczej nie zarobią. Będziemy sami gotować sobie na szlaku. Myślę, że to jest o tyle fajne, że będziemy wiedzieć, co jemy.
No i będziemy przygotowywać dla Was fajne przepisy, takie właśnie na szybko, żeby coś na ciepło zjeść. I myślę, że już od następnej, może nie od tej wycieczki, co teraz będziecie mieli, tylko od następnej. No bo jak można gotować bez sprzętu, tak? A na przyszłą wycieczkę już na pewno to zabierzemy i będziemy gotować. Zobaczymy jeszcze co, może macie jakieś propozycje, więc napiszcie w komentarzach. Tak więc tutaj już będziemy z Wami się żegnać i mówić Wam do zobaczenia na szlaku, ale zanim to zrobimy, zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Tak jak widzicie, cały czas się rozwijamy, cały czas robimy coś, żeby coraz bardziej atrakcyjny był nasz kanał. Chodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagrama i Facebooka. I dawajcie łapki w górę pod naszymi filmami i posłuchajcie mojej lady. Tak więc, do zobaczenia na szlaku, pa pa!